No i co powiesz, byku, zdziwiony? Bo młody, zawsze zdziwiony. Z jakiej ty jesteś wody? Z PZW. Pyzuś, z PZW. Białe robaki, pęczek. Zobaczymy co. Przez żyłkę muszę przeprowadzić. Pęczek 10 białych robaków. Usiądę i zobaczymy co jest. Nie widzę jeszcze co. Coś niedużego, ale jest. Laszczy. Leszczyk na pęczek. I mamy leszczyka, oby największy, aby mi dał Big Fisha. Więc prawdopodobnie może być największy. Zobaczcie, jaka łopata na pęczek białych robaków. Machaj, będą, ryby będą. Jarek, ile twój miał? 42. Na 10 białych robaków na pęczek. Dziewięćdziesiąt pięć. Od 50 to ma 45. Czterdzieści pięć centymetrów. I taki brzdąg. Zrobimy mu fotkę. Duży wiatr jest przy dwóch pinkach, słabo widać brania, więc założę kolejne 10 sztuk robaków, drugi przypon i mamy przygotowane przewleczone i teraz wezmę drugi przypon, ściągnę jedną wędkę i obydwie będę łowił na przypon z włosem i z 10 białymi robakami. Kto zdaje dzisiaj egzamin przy silnym wietrze? Brania są widoczne, bo ugina kija, a tak na pinkę nie wiadomo, czy braniesz, czy wiatr zawiał, a przy pęczku białych robaków drugie branie, druga ryba,
czyli pierwsza certa 41 cm, ileż 45 cm, ale branie intensywne, więc przy tym dużym wietrze, drodzy Państwo, zakładam przypon. Pętelką. I tak to będzie wyglądało. Okej. Mamy przygotowane. Tak, w przypadku pierwszym przypon, pętelka i do tej pętelki dowiążę pęczek. Białych robaków. Trzy razy wystarczy. I obydwa już do końca dnia będę łowił z pęczkiem. A nuż widelec może coś fajnego jeszcze się uwiesi. Trzy razy wystarczy, trzy supły, żeby się to nie odwiązało w czasie, gdy ryba zasysa. Koniec, odetchniemy. I mamy drugi przypon. Najwyżej jeszcze trochę go skrócę. Skrócimy go tak gdzieś do pół metra. Tak, aby nie był za długi w tej mętnej wodzie. Żyłkę do wiadra. I mamy półmetrowy przypon z hakiem i na włosie 10 białych robaków. Więc ściągam wędkę. Zmieniamy przypon. I teraz jak weźmie, to weźmie. Przypon tu odłożę, nabijemy i spróbujemy jeszcze coś fajnego złowić. Druga wędka też z pęczkiem białych robaków, po 10 sztuk. I rzucamy w miejsce nęcone do klipa. Napnę tylko. No i jak będzie branie, to pójdzie. Przypon, robaki ściągniemy. Okej.
Idziemy do kolegów, zobaczymy, co jest grane. Godzina 14. Co jest, panowie? Dobra, godzina 9, 11 i 12. Nie, mów, jak jest. No nic nie jest, no. Nic, zero? Zero. Brania też nie? No, parę brań. Nawet się nie śniło już nic? No właśnie, nie mogę zasnąć, bo mnie ktoś co chwilę woła. Do czegoś tam, do tegoś tam, wiesz. Ale sen miałeś ładny. Sen miałem ładny. Że były dwa brania, okej. Okay. Zajebisty sen. Sen miał fajny, widzisz. Tylko... Obudził się w rzeczywistość. W rzeczywistość. Rzeczywistość i PZW. A u ciebie jak tam? Sam tak delikatny brank, ale... Ale nic nie wyciągnęłeś od tej pory. Nic, to mówisz, że tak by przestało. Ale posiedzimy jeszcze, nie? Posiedzimy. Ja wiem ci, że teraz... Wcześniej ja to bardziej agresywnie brał. Teraz tak bardziej delikatnie. Ja to ci powiem, że nie wiem, bo u mnie na kijach to nie wiem, czy to wiatr, czy branie. Dlatego na obydwóch mam pęczek po 10 robaków, że jak pociągnie, to wiesz, to wygnie kija i już do końca łowię na pęczki na obydwóch z 10, bo ja naprawdę nie wiedziałem, czy to branie, czy wiesz, czy wiatr. Bo pyk, 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 pyk. Jak podegnie, wiesz, ale cóż, tak nie wiem. No ale posiedzimy, zobaczymy. Tak, tak. Ale brania słabe. Zimna woda jest. Podwyższona i zimna, nie? Nie paruje, tak. Zimna, chłodna woda jest i dlatego ryba nie jest tak aktywna. No ale posiedzimy. 7 metrów wody będzie. Tak, tak. Posiedzimy, zobaczymy. Ciasteczko, tak, dziękuję. A mogę dwa? Nie, dwa wezmę. Wszystkie, bo samo wygląda. Dwa wezmę. Dziękuję, więc drodzy widzowie, wasze zdrowie. I idziemy dalej. Bez alkoholu one są. Bez alkoholu? Bez alkoholu, wziąłem ci bez alkoholu. Mówiłeś, że ja mam powiedzieć to. Rafał, a ty się nie wstydzisz, tak? Cała Polska na ciebie patrzy. Przykro. Tyle osób ci kibicuje, żebyś wyjął jakąś rybę. Postaraj się. Rafał, Kielce. Rafał, na scyzoryk, Rafał, na scyzoryk. No weź się za siebie, no Rafał. No biorę się. No weź, no przerzuć, pomyśl coś. Ale ja mam swoje zasady, czekam aż ona sama podejdzie, ja nie będę przerzucał. A więc jak ma swoje zasady, to uszanujmy to, drodzy widzowie. Więc machaj, będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno. Tak, u Rafała. Nie na pewno, drodzy widzowie. Jeszcze mam czas. Jeszcze masz czas i jeszcze możesz Big Fisha mieć. No, oczywiście. Tak, dopóki przynęta w wodzie. Oczywiście. Tak, ja w to nie wątpię. Ale dopóki oczów nie zamkniesz, to brania nie będziesz widział. I wędkujemy dalej. A więc pociągnięcie lewo. Zaczyń, czy powtórzy. Na bank branie było. Szarpnęło, to nie wiatr. Czekamy, zobaczymy. Czekamy, nie ma co ściągać. To ma jechać 10 białych robaków na włosie. Ale szarpnięcie było. Ok. To ma jechać. Ja pomału już składam się. Jeszcze pół godziny wędkowania, drodzy Państwo. Pomału będziemy nosić. Tak mówię, do 15.30 i o 15.30 będziemy składać. To więc wcześniej pojedziemy, bo i tak nic nie bierze. No i zobaczymy. Dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc złowimy, z tym, że nie na pewno. Ja już suszę. Raków dzisiaj nie zakładałem, ale sobie w międzyczasie umyłem jego obecną trochę. I tak mówię, zeszłem niżej, woda ciepła teraz idzie, rano była zimna woda, a teraz widzę, już trochę grzeją, jakby puścili trochę ciepłej wody, bo woda jest cieplejsza niż była. No ale zobaczymy, nic nie bierze i tak. Wieje tylko i kije się uginają pod
wpływem wiatru. Więc zobaczcie, jak ładnie wędkujemy. Jeszcze tam jakieś chmury w oddali deszczowe, ale to boki może przejdzie. Tu cały czas u nas wieje, jest godzina 15:12. Pomału będziemy się zawijać. Ja już część rzeczy zabiorę, czyli wiadro wezmę, plecak i jedną torbę, krzesło z jedną torbą i wędki, stojak, pokrowiec na wędki zostawię. To tylko wezmę wiadro, plecak i torbę, a resztę zostawię, otworzę wolny bieg, Jarek będzie pilnował i na dwa razy będziemy musieli iść zanieść do samochodu 100 metrów gdzieś za ten słup. No i zobaczymy. I pomału, tak mówię, kończymy. A tam jakie chmury idą? Te chmury są deszczowe albo śnieżne. Zobaczcie, tam w oddali, jak to pięknie wygląda. Zobacz, jakie piękne chmury! Deszczowe albo śnieżne, nie? Za jakie chmury! Tam za tobą, zobacz. No i tak, zobaczcie, drodzy widzowie, jakie chmurska. Ale jest w miarę fajnie. I tak, mówię, pomału będziemy kończyć. Mateusz chyba będzie niepotrzebna, nie, Jaruś? Nie. No, na razie mistrzostwo jest moje. To wiecie, jeszcze macie szansę. To ja już zaśpiewam. Puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. Nie oddam nikomu, nikomu nie oddam. Ten puchar do mnie należy. Jarek, jeszcze jest szansa, jeszcze. Jeszcze, ale wiesz, zawsze jakaś zabawa jest, nie? No, niedużo 3 centymetry wygrałem z tobą, ale to wiesz, nie o to chodzi. Jednej kobiety 3 centymetry jest bardzo dużo. A jak ty znów swoje. Dobrze, idziemy jeszcze, nie? Tak. No nie, już jest 15 po. Ja dobra, no to ja już idę i idziemy na raz. Jarek będzie pilnował i zawijamy się już. Częściowo wynosimy swoje rzeczy. Jarku, pilnuj naszego dobytku. No a później na drugi raz weźmiemy resztę. Więc zawijamy się pomału. Nosimy i jak to się mówi, nie ma to tamto, więc nie każdy samochód tu wjedzie, nie każdy wyjedzie, więc zostawiliśmy bezpiecznie samochód w miejscu takim, żeby nie zakopać się, bo widzicie, co się dzieje, zobaczcie sami. I to jest siapa. To tak mówię, nie każdy wjedzie, nie każdy wyjedzie pod górę, z góry, a samochód mamy w bezpiecznym miejscu. Ciapa, błoto i zobaczcie, co się dzieje. A my bokiem grząsko. Więc musimy to nosić. I tak na dwa razy. I teraz pójdziemy po resztę. Ja zostanę, Jarek przyniesie swoje rzeczy. I mamy sprzęta. Nawet nie ma gdzie postawić, widzicie?
Ale tu już asfalt jest. Postaw na trawie. Tu, Rafał, na kamieniach. I widzicie, i z powrotem. Ale tak to wygląda. Jak się chce łowić w miejscach, które są ciężko dostępne na PZW, to trzeba nieraz trochę pochodzić, aby dojść do naszych ulubionych miejscówek. Więc tak widzicie, nie każdy wjedzie, nie każdy wyjedzie. I tak to wygląda. Okej. I teraz za chwilę złożymy wędki. I już na raz będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. Tak to, drodzy Państwo, leciało. Jest godzina 15:29. Jedziemy. I tak to leciało. Ryby brały, jak widzieliście na moim filmie. Jarek coś tam połapał też. Rafał na zero, bez ryby. Ja udało mi się złowić 4 ryby. Z tym Big Fisha największego. Czyli puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. No i tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. A więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza, narka, nadciągają chmury, więc zawijamy się na Kielce. I pamiętajcie, JŁK, ole, 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 zawsze i wszędzie, narka.